Częstochowski Teatr Tańca przedstawił Faraona. Nowy spektakl to historia o miłości, intrygach i zazdrości, oparta na powieści Bolesława Prusa. To już 19. premiera Częstochowskiego Teatru Tańca. Po sukcesach poprzednich spektakli przyszła kolejna Faraona. Taneczne widowisko w reżyserii Włodzimierza Kucy przygotowywano ponad rok. Faraon jest zagadką, to już Bolesław Prus nas zaciekawił i mamy nadzieję, że po tym spektaklu może chętnie sięgniemy po książkę, może obejrzymy film, a może po prostu na chwilę zapomnimy o rzeczywistości i przeniesiemy się w świat tańca. Przedstawiona historia opowiedziana jest tańcem i muzyką, dlatego spektakl w wykonaniu Częstochowskiego Teatru Tańca wymaga od widza więcej niż tradycyjna sztuka teatralna. Czasy Faraona, czyli nie wszystko jest takie jasne, czytelne i niestety jest też okraszone porcją intryg, zawiści, nieufności, zdrad. Co z tego wyniknie, w co uwikłają się główni bohaterowie, czy wygrają, a przede wszystkim jak się skończy ta historia. Myślę, że to, co nie zrozumiemy w pierwszej odsłonie, ponieważ nikt nam nic nie mówi, co się dzieje na scenie, to po prostu musimy uruchomić naszą wyobraźnię. Spektakl premierowy publiczność zobaczyła na scenie Akademickiego Centrum Kultury Klubu Politechnik. Pierwszy spektakl otwarty odbędzie się 30 listopada o godzinie 18:00.